Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia. Redemptoryści na Wielki Post. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Ciekawa rzeczywistość, którą mamy dzisiaj w Słowie Bożym. Jezus zaprasza nas do tego, aby sprawiedliwość nasza, czyli chrześcijan, była większa od sprawiedliwości faryzeuszów i uczonych w piśmie. Co to oznacza? Faryzeusze, uczeni w piśmie, byli ludźmi, którzy skrupulatnie przestrzegali prawa. Co więcej, w przestrzeganiu prawa widzieli drogę do tego, aby móc dostąpić zbawienia. Jezus przychodzi i mówi o tym, żeby nasza sprawiedliwość była większa. Jest to zaproszenie do tego, aby nawiązać osobistą relację z Bogiem. Niejednokrotnie może być tak, że przestrzeganie zewnętrznego prawa staje się dla nas usprawiedliwieniem do tego, aby tak naprawdę nie wierzyć Bogu. I gdy patrzymy dzisiaj na społeczeństwo, w jakim żyjemy, jest wiele praw, które nie są prawami biblijnymi, ale ustanowionymi przez człowieka. I ten, kto żyje, przestrzegając to prawo, mówi: ja żyję według prawa. Ale dzisiaj Jezus pyta również współczesnego faryzeusza i uczonego w prawie: czy to prawo jest zgodne z prawem Bożym? Czy to prawo prowadzi do relacji z Bogiem i drugim człowiekiem? Niejednokrotnie to jest usypianie sumienia, życie według sprawiedliwości, praw tego świata. Dla nas chrześcijan takim prawem jest Ewangelia. I dzisiaj to Słowo Boże to zaproszenie dla ciebie, dla mnie, aby otworzyć swoje serce, popatrzeć w głębi sumienia i zapytać się, jakie jest miejsce Boga w moim życiu. Na ile drugi człowiek, dziecko Boże, jest dla mnie ważne. Tak jak ważne jest dla Ojca Niebieskiego. Jeszcze jedno. Sprawiedliwość prawa jest niewystarczająca po to, aby mógł móc w pełni doświadczyć zbawienia. Jezus patrzy na serce i dobra nowina z dzisiejszego słowa jest taka: każdy, nawet kto złamał prawo, ale pełnym skruchy serca zwróci się do Boga, może doświadczyć zbawienia. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz Redemptor.pl